Nie masz tu czego szukać. No dobra. Co tu robisz? Attila dał mi klucz. Dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć? Spokojnie. Idź do Cassii. Czeka na ciebie. Hej, ty! Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Cassia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo, jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. A co jeśli nie chcę do was dołączyć? Tracisz jedyną w swoim rodzaju szansę. Ale możesz odejść. I nawet nie myśl o zdradzie. Dobra, niech będzie. Podjąłeś mądrą decyzję. Jeżeli uda ci się dowieść swojej wartości, będziesz mógł wstąpić w nasze szeregi. Jeżeli chcesz wcześniej opanować umiejętności złodziejskie, to nie krępuj się. Na pewno ci się przydadzą. Co się stanie, jak mnie złapią? Po prostu nie daj się złapać, dobra? Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Możesz mnie... Pewnie. Nie ma problemu. Daj... Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki.
Będzie cię to kosztować jakieś 150 sztuk złota. Dobra, oto twoje złoto. Świetnie. Pokaż mi, jak otwierać zamki. Umiejętność otwierania zamków to niemal sztuka. Potrzeba do tego wiele uczucia i intuicji, no i kilka dobrych wytrychów. Niektóre skrzynie są jednak zabezpieczone zamkami, dającymi się otworzyć tylko przez użycie odpowiedniego klucza. Tak więc, klęcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Od chwili obecnej Lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Thank you.
wyłonił się lord. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta. Wilki i owce. Musiały pojawić się problemy. Czy coś się w końcu zmieni? Przecież wiadomo. Sądzę, że to twój łuk. Mój łuk! Gdzie go znalazłeś? W ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w kłopoty. Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej, dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. O tym było wiadomo od dawna. Teraz każdy już o tym wie. Mnie to już nic nie dziwi. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie wiem, ty mi powiedz. To przecież okropne. A tylko gadanie. Przyszło mi to do głowy. Nie wierzę w to. Przydałoby się parę wytrychów. Będzie jeszcze gorzej. To
przecież wiadomo od dawna. Nie mogę się zajmować wszystkim. Nie wiesz, w co wierzyć. To tylko gadanie. To przecież okropne. Nie zasłużył sobie na to. Ktoś musi pracować. Skąd ty to znowu masz? Tak, to bardzo typowe. To wszystko tylko nie mówisz, że nie wiesz. Niektóre problemy same się rozwiązują. Powinien był wiedzieć. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ej, ty! Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak! Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Masz dla mnie jakąś robotę? Tak. Jest zestaw kielichów. 6. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się...